Okej, słuchajcie, przepraszam Was za te techniczne niedogodności. Tak jak powiedziałem wcześniej, też się tego uczę. Bałem się po prostu, że wiecie, jak to jest z nagrywaniem przez telefon. Czasami się nagrywa w ten sposób, że nie wiem, wydaje nam się, że mamy ustawiony obraz poziomo, bo na przykład tak jak teraz chcę mieć taki kadr poziomy, a finalnie później w telefonie po nagraniu, nie wiem, on jest obrócony o 90-180 stopni, więc dałem opcję, że ustawiłem telefon właśnie poziomo. I dałem opcję po prostu, żeby nie przestawiał się automatycznie. Zakładałem, że będzie w porządku. No i jak zawsze jest odwrotnie, więc przepraszam Was za to. Dobrze, słuchajcie, wracając do tematu. Wprowadzenie do akwareli. Podzielmy sobie na jakieś takie podstawowe kategorie. Spróbuję omówić Wam kilka takich rzeczy jak papier, farby, pędzle. To są takie trzy najważniejsze kategorie, jeżeli chodzi o akwarele, o malarstwo. Spróbuję pokrótce to omówić. Dzisiaj tak teoretycznie. Także jeżeli ktoś się nastawia na jakieś malowanie, to nie będzie malowania. Jeżeli ten webinar jakoś pójdzie, będzie jakiś przyjemny, fajny odzew z Waszej strony, to z przyjemnością przygotuję coś jeszcze, gdzie poćwiczymy sobie właśnie malowanie. Od razu też mogę powiedzieć, że w marcu mam takie zaproszenie do grupy na Facebooku Animal Art i tam właśnie mam poprowadzić taki webinar, gdzie będę malował jakiegoś zwierzaka, ponieważ grupa nazywa się Animal Art, no to zwierzaka, więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to oczywiście zapraszam, będzie na ten temat też informacja jeszcze. Natomiast dzisiaj nie malujemy, dzisiaj będę teoretyzował, także proszę się na to nastawcie. Ok, jeżeli chodzi o papier, na rynku, w sklepach fizycznych, w sklepach online szczególnie, bo w tych fizycznych jest mniejszy wybór, jest bardzo duży wybór materiałów i można się w tym wszystkim pogubić. Ja sam przez pierwszy rok czasu, jak zaczynałem moją przygodę z akwarelą, używałem takiego papieru, no poszedłem do sklepu klasycznego, kupiłem blok, na którym było napisane, nie wiem, do akwareli, nie wiem, do malarstwa akwarelowego, no i myślałem, że jest ok wszystko. No i tak pewnie dużo z Was też pewnie myśli. Okazuje się, że tak nie jest do końca. To oczywiście masę rzeczy na takim zwykłym papierze możemy zrobić, szczególnie jakichś takich szkicowych historii i no i on jest w porządku. Natomiast ja zauważyłem pewną granicę. Patrzyłem na pracę osób, które malują, które są dla mnie akurat jakimś wyznacznikiem takiego poziomu, który mnie inspiruje i nie byłem w stanie dotrzeć, to już nie chodzi o umiejętność, ale jakby sposób kładzenia plamy. Nie chodzi o to, wiadomo, że jeżeli się kimś inspirujemy, to są jacyś nasi mistrzowie, no i wiadomo, że ich nie dościgniemy. Po to są mistrzowie, żeby się od nich uczyć i żeby byli niedoścignięci. Natomiast to chodziło o jakieś bardziej takie techniczne rzeczy. Widziałem, że nie wiem, zwykłe przejście kolorystyczne, zwykła plama, zwykły gradient, no jest zupełnie inaczej wygląda u mnie, a zupełnie inaczej wygląda u nich. Zupełnie inaczej farba się rozlewa. Wynika to głównie z tego, że papier jest bardzo istotny. Najważniejsze w tym, żeby ten papier to był bawełna. I o tym się no, na szczęście ostatnio więcej mówi, ale mówię, jakieś kilka do tyłu, to taką informację dopiero gdzieś tam od kogoś pozyskałem. Dokładnie od Michała Jasiewicza, za co mu bardzo dziękuję. Właśnie Michał Jasiewicz to jest jedna z osób, która jest dla mnie takim niedoścignionym mistrzem. I z przyjemnością obserwuję jego pracę i zawsze się zastanawiam na Boga, jak on to robi. Nie mam pojęcia. I to jest fajne, bo mam zawsze jakieś osoby, którymi się inspiruję i z których czerpię też jakieś takie fajne pewne tematy, przemyślenia, jakiś sposób na malowanie. Wracając do papieru, papier powinien być bawełniany i najlepiej to jest 100% bawełna. I wiem, że dla wielu z Was może to być problem, dlatego że papier bawełniany jest droższy i to jest dużo droższy. Ja taki papier kupuję często w arkuszach i to są takie arkusze 56 na 76 cm. Pokażę Wam taki jeden arkusz, sekundę. Znaczy arkusz, to jest cały taki secik, taka nazwijmy to rydza. Spróbuję się odsunąć, żeby było bardziej to widać. Coś takiego. Okay. Jeszcze taka informacja odnośnie, a to jest i tak dłuższe odbicie, więc nie zobaczycie. To jest tak, jeżeli chodzi o papier bawełniany, o, tu pani Małgorzata Mielcha pisze, jestem z kawką i z zainteresowaniem, ja też jestem z kawką. Mam nadzieję, że więcej osób z Was jest z kawką. Napijmy się.
Jeżeli chodzi o papier, papier, tak jak powiedziałem, przede wszystkim 100% bawełna. I teraz oprócz tego, że papier powinien być bawełniany, żeby nam się dobrze pracowało, żeby można było pójść dalej z naszym rozwojem w akwarelii, to jakby rozróżniamy, ten papier się jeszcze dzieli oczywiście na producentów. Ja używam firmy Fabriano, Artistico Fabriano, jest taki rodzaj papieru włoski, jak nazwa wskazuje. I to jest bardzo fajna, wysoka półka, bardzo dobrej jakości papier, ma różne gramatury. Gramatura to jest grubość papieru, tak? Czyli może być bardzo cieniutki, jak kartka taka do Xero A4 na przykład, jakiś papier, lub bardzo gruby, często ma taki prawie tekturowy. I tutaj producenci różni, jeżeli chodzi o papier, też wyszczególniają te gramatury. Pewnie dla wielu z Was jest to jakiś tam truizm, co teraz mówię, ale na bank jest też parę osób, które chętnie się dowiedzą takie rzeczy. Więc ja kupuję głównie papier 300 gram, taki grubszy troszeczkę. Tak jak widzieliście, on jest pakowany po 5, jest pakowany w taką folię po 5 sztuk. Tnę go często na pół i pracuję na takich połóweczkach. Lub czasami robię jakieś większe formaty, no to wtedy wykorzystuję cały taki arkusz. Taki na chwilę obecną tego typu papier kosztuje za 5 sztuk w okolicach 95 zł. Ceny idą w górę. Jeszcze chyba z półtorej miesiąca temu było to prawie 10 zł taniej. Ale wszystko idzie w górę, więc tutaj też. Można kupić na przykład niższą gramaturę. Teraz jak miałem warsztaty właśnie w Gliwicach wczoraj, to kupiłem na warsztaty ten sam papier, ale w gramaturze 200 gram. I on jest już tańszy. Dalej jest 100% bawełna, dalej jest to markowy. Jaki rozmiar? 76 na 56 cm. Tutaj Marzena się pyta. To jest, jak się wchodzi na sklep online i wybiera się papier w arkuszach, to z reguły akurat ta firma ma taki rozmiar, a ten rozmiar mniej więcej tak się kształtuje. Z tego co się orientuję, to chyba angielscy producenci papierów mają, jak to Anglicy, wszystko troszkę inaczej. Więc mają troszkę to zmienione, ale niewiele. Cześć Tomku, pozdrawiam również. Dobra. I kupiłem ten papier 200 gram i on jest również dobry, jest tańszy, czyli tutaj cena jest w okolicach 60 paru złotych za 5 sztuk, więc no troszkę jest, szczególnie jak się kupi kilka takich rys, nazwijmy to. Więc jest pewna różnica w tym. Cześć Lidia, pozdrawiam Cię również. I tak. Jeżeli chodzi o ten papier 200 gram, dlaczego kupuję ja głównie na przykład 300 gram, a nie 200? No wiadomo, czasami tak jak są warsztaty, gdzie mamy dużo osób na tych warsztatach, teraz jakby zmieniłem troszkę formułę. Jak ktoś kupuje u mnie jakby warsztat, to w cenie ma też materiały. No i było sporo osób, wiadomo, każdy z nas optymalizuje trochę te koszta. Natomiast jak miałem do wyboru kupić papier grubszy, ale powiedzmy albo niebawełniany, albo z jakąś domieszką bawełny, bo czasami jest jakiś taki podział, nie wiem, 60% celuloza, 40% bawełna. No to stwierdziłem, że kupię jednak bawełniany, natomiast troszkę cieńszy i bardzo dobrze on się pracowało. Nie, ja, no poza tym, że oczywiście kartka troszkę inaczej pracuje, bardziej się faluje, też ta woda szybciej jakby wpływa na to, że kartka jest bardziej już taka pogięta, nazwijmy to, pofalowana. Więc to jest ta różnica, ale też nie robiliśmy takich rzeczy, żeby malować. Robiliśmy takie tematy zwierzęce, tam była chyba sikorka była wczoraj i kura i malowaliśmy ją na białym tle, więc jakby całkiem dobrze się tutaj na tym pracowało. A jednocześnie mówię, jest to troszkę jakaś optymalizacja kosztów. Co jeszcze, jeżeli chodzi o papier? Tak jak powiedziałem, są różne gramatury. 300 gram, 200 gram. Jest na pewno gramatura jeszcze taka 600 albo 600 parę gram i to jest knockout. To jest mega gruby papier, tektura wręcz. Wchłania ogromną ilość wody i cały czas prawie jest prosty. Kiedyś na zajęcia do mnie tutaj w Opolu, jakieś na pierwsze zajęcia młody chłopak kupił właśnie ten papier. Nie wiem dlaczego. Może? Nie wiem. Kupił i miałem okazję zobaczyć, jak się na tym pracuje, bo sam jeszcze nie kupiłem, dlatego że jest dwa razy droższy. No to też za tym idą jakby takie, jak mówię, optymalizacja kosztów, nie?
Sekundę. Jaka jest różnica jakości, jeżeli chodzi o 200 i 300 gramów ogrzewania? Zwykle 200 dużo bardziej fajnie maluje i mniej korek znoszą, głównie przy technice mokrowej. Tak, tak. Tutaj Oliwia pyta się właśnie o tą różnicę między 200 a 300 gramów, jeżeli chodzi o papier fabryjano. Tak. No tak, tak jak napisałaś, oczywiście bardziej się paluje, gorzej wchłania wodę. No więc jakby ma te wady, natomiast nie jest to jakaś tragedia. Da się na tym pracować i to całkiem znośnie się da na tym pracować. Ja zauważyłem inną rzecz, jakby kilka razy próbowałem, bo tutaj właśnie wrócę do tego gumowania, czyli jeżeli malujemy w akwareli, malujemy akwarelą i na przykład chcemy czasami sobie cienkim, płaskim pędzelkiem samą wodą wymyć, ja to tak troszkę nazywam wygumować, jakąś, nie wiem, linię, jakiś element, no to na tej 300 mi się zdecydowanie lepiej to robiło, a na papierze 200 gram, jakby nie wiem, czy to jest kwestia tego papieru, jakby mówię, pierwszy raz miałem z nim kontakt z tym 200, no tam próbowałem to przetrzeć i no, jakiś tam efekt był, ale bardzo słabiutki, więc na tej 300 dużo bardziej to było widoczne. No i 300 przez to, że jest grubsza, tak jak właśnie Oliwia tutaj zauważyłaś, można ją tam bardziej maltretować, czyli właśnie taki, czasami na przykład jeżeli maluję i na przykład w rozpędzie zamaluję jakiś fragment, który chciałbym, żeby był jasny, no to biorę jakiś pędzel głównie syntetyczny, czasami nawet polecam w ogóle mieć set, albo przynajmniej kilka pędzelków, jeden, dwa, do farb olejnych, szczeciniaste te pędzelki, one są mega szorstkie i do 300 papieru powinny się nadawać i nimi fajnie się ściera jakby tą naszą farbę, którą nałożyliśmy i troszeczkę się przebijamy do tych jaśniejszych pokładów, aż dotrzemy do po prostu jasności kartki, więc można bardzo przyjemnie jakby rozjaśnić sobie pewne obszary. One nie są zbyt precyzyjne te pędzle, ale za to w sensie jakbyśmy chcieli zrobić delikatną kreseczkę wyraźną, ale za to takie większe obszary bardzo fajnie wygumowują. Ktoś pisze, Elżbieta pisze, że ja bardzo lubię malować na papierze 195 gram, to prawie 200, bardzo go lubię. No też się zgadzam, pewnie nie ma różnicy, tak naprawdę zwykły człowiek nie rozróżni 195 a 200 gram, nawet dotykając, a co dopiero pracując na tym papierze. Kaweczka. Więc tak, tak, szukamy zawsze optymalizacji. Natomiast, czyli tak, mamy już taką informację, że jeżeli chcemy malować akwarele, to najlepiej jakbyśmy to malowali na papierze bawełniany. Natomiast jeżeli, i to jest bardzo ważne, i kolejną rzeczą jest to, że właśnie rozróżniamy, jeżeli chodzi o papier gramatury, czyli jego grubość, ale ostatnią taką rzeczą, która jeszcze wchodzi w skład jakby rozróżniania pewnych cech papieru, to jest jego powierzchnia i dzielimy tą powierzchnię przynajmniej na takie trzy główne kategorie, czyli mamy gładki, drobnoziarnisty, albo średnioziarnisty, przepraszam, gładki, średnioziarnisty i tak gruboziarnisty papier. Chodzi o strukturę, o to, jak dotykamy tą kartkę, czy ona jest bardzo gładka i taki papier wtedy jest satynowy. Cześć Agnieszka, pozdrawiam również. I taki papier jest, dużo znajomych osób tutaj widzę, pojawiło się na tym moim spotkaniu, na tym live'ie i no, jest mi bardzo miło. Dziękuję Wam za obecność. I jeżeli chodzi o, wracając do papieru, o tą jego strukturę, to dokładnie o tą powierzchnię, to mamy ten papier gładki, satynowy i ten papier, on jak dla mnie, bo oczywiście każdy ma jakby inne do tego podejście, jest trudnym papierem w pracy, jest mniej wybacza, bardziej widać jakby wszystkie, bardziej widać to, jak położymy plamę, to każdy prawie ruch zostaje. Mi się na nim trudno pracuje. Woda, gorzej wchłania wodę, przez to, że struktura kartki jest, powierzchnia kartki jest bardzo gładka, to ta woda się bardziej przelewa niż wchłania, więc no, to jest trudny papier, ale oczywiście też rozumiem, że są osoby, którym się dobrze na nim pracuje. Sekundkę. Tak, Aleksandra napisała, że papier Fabriano 600 jest dziwne uczucie, pracuje się na nim jak na kartonie. No troszkę tak. No i wracając właśnie oczywiście do tego satynowego, to jest podobno bardzo dobry papier dla osób, które chcą malować hiperrealistycznie jakieś motywy takie roślinne,
Nie wiem, to musicie popróbować. Ja głównie pracuję na papierze, którego powierzchnia jest jakby średnioziarnista, czyli ponieważ używam włoskiego papieru, to jest to nazwane tam granafine, czyli średnioziarnisty. I na nim się dla mnie najlepiej pracuje, ponieważ ta struktura papieru jest obecna, natomiast nie jest jakoś bardzo, bardzo mocno wyeksponowana. Taka powierzchnia pozwala bardzo optymalnie pracować prawie w każdym zakresie. Jeżeli ktoś chce bardzo hiperrealistycznie, też można. Jeżeli ktoś chce tak malować jak ja, ciężko powiedzieć jak to nazwać, ale trochę chyba idę w taką stronę takiego realizmu magicznego. Może tak ktoś to kiedyś określił i mi się to podoba. To jak najbardziej, to jest super opcja. Jak wejdziecie sobie na moją galerię, to zobaczycie moje prace, więc tam widać, głównie 99% to jest ten papier, więc wszystko na nim robię. Danuta, nie przesadzaj. Dziękuję Ci, kochana jesteś. Natomiast pozdrawiam Adriannę. Natomiast ostatnim rodzajem papieru jest właśnie ten papier gruboziarnisty. I ten papier gruboziarnisty, czy chyba to czy jakoś tak to się nazywa, jest takim papierkiem, na którym no, tam jest wyraźna bardzo struktura. On jest świetny w mojej ocenie, oczywiście mogę się mylić, nie pozjadałem wszystkich rozumów, nie mam takiego doświadczenia, głównie pracuję na średnioziarnistym papierze, ale w moim takim odczuciu i w tych kilku próbach, jakie tam miałem na tym papierze, to ta struktura jest świetna do jakichś takich ekspresyjnych, szkicowych prac, gdzie chcemy na przykład mieć bardzo wyraźny ślad po pędzlu, te wszystkie takie przecierki, no bo zawsze nawet kładąc gęsto farby, znaczy gęsto to akurat jeszcze bardziej będzie przecierka, ale kładąc farbę z dużą, tak z pół na pół trochę farby, trochę wody, to i tak struktura papieru jest tak wyraźna, że przyciągając pędzlem po jego powierzchni zostawimy taką przecierkę, więc no to jest... To jest bardzo, bardzo ciekawy papier i ja sobie go bardzo cenię. Jeszcze nie do końca wiem, jak go użyć, ale gdzieś tam z tyłu głowy wiem, że kiedyś chciałbym na nim troszeczkę bardziej popracować. Z tego, co widziałem, Alvaro Castaneda pracuje często na tym papierze i on trochę pasuje do jego techniki. Alvaro ma taką ekspresyjną bardzo formę malowania, bardzo szybko. Jest to nie zawsze jest to precyzyjne, ale oczywiście szczegół pewnie na końcu gdzieś jest dołożony, natomiast głównie chodzi o wrażeniowość, a nie o taki detal. I tutaj właśnie ten papier, ta struktura tego papieru bardzo dobrze się sprawdza. Chciałbym zwrócić Wam jeszcze uwagę na taką jedną pułapkę odnośnie papieru. Macie luszczone odbicie, wiem, ale to jest papier, który można kupić. To jest papier, który można kupić między innymi, jak się nazywają te sklepy, Actiony, w Actionie. I znaczy papier, blok taki. Tam też jest oczywiście napisane do akwareli. No do szkiców może tak. Ja wiem, że część z Was pracuje na tego typu papierze i nie chciałbym Was jakby w żaden sposób dyskredytować. To nie o to chodzi, że się tutaj napinam teraz i tylko markowe, i tylko bawełna, i tylko włoskie. Bardziej mi chodzi o to, żebyście, jak czasami macie jakoś takie przemyślenie, w sensie, kurczę, robię, maluję i nie mogę pójść dalej. I czasami naprawdę takie techniczne rzeczy mogą Was ograniczać, między innymi papier. U mnie tak było, przez rok czasu nie potrafiłem przejść dalej, jakby rozwinąć się bardziej dalej. Widziałem, jak inni malują, w sensie ci moi mistrzowie, ja także widziałem, jak malują, a ja, powiedzmy, nie byłem w stanie zrobić pewnych rzeczy na takim, można powiedzieć, podstawowym poziomie, satysfakcjonującym mnie, bo właśnie papier mocno na to wpływał. Więc słuchajcie, kluczowe. Grażyna pisze, że ten papier, co pokazałeś, to katastrofa. Chętnie bym się dowiedział, jakbyś Grażyna napisała jeszcze, z czego to wynika. Ja nie twierdzę, że ta 200, bo 300 jest rewelacyjna. Tutaj do 300 ja osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeszcze oprócz, żeby nie było, że jakby jakąś markę bardziej preferuję, oprócz na przykład Fabriano, bardzo dobrym papierem jest oczywiście Arch francuskiej firmy. I on jest ciutkę droższy, ale też jest bardzo dobrej jakości z tego, co gdzieś tam patrzę po osobach, które malują. Takich na świecie to głównie ten papier używają, pewnie z czegoś to wynika, marka zakładam.
Więc też jest tego rodzaju firma też. Sekundkę, pisze, jakość papieru zdecydowanie ważniejsza niż jakość farb, napisała Joanna. Tak, tak. Ja też tak myślę, że jakość papieru jest ważniejsza niż jakość farb. I to jest może ten dobry moment, żeby... Przepraszam, tak się nie zacinam, ale czytam, co piszecie. I to jest może dobry moment, żeby właśnie tak sobie płynnie w miarę przejść właśnie z tematu papieru do tematu farb. Czy macie jeszcze jakieś może pytanie, jeżeli chodzi o papier? Może jeszcze powiem tak, jeżeli chodzi o kupno papieru, jak ja się zaopatruję w papier. Ja mieszkam w Opolu, pracuję w Opolu i tutaj nasz lokalny sklep plastyczny długo nie dysponował papierami bawełnianymi. Dopiero od momentu, kiedy zacząłem prowadzić zajęcia tutaj z akwareli, mam teraz trzy grupy. I to sprawia, że ci ludzie tam przychodzili też do sklepu, pytali się i odbijali, aż w końcu ktoś to zauważył na szczęście i zaczęły te osoby w tym sklepie plastycznym w Opolu zamawiać też ten papier, więc on jest dostępny. Natomiast ja i tak z reguły kupuję, zamawiam oprócz papieru masę innych rzeczy i mi jest po prostu wygodniej zamówić na raz w sklepie internetowym, więc ja głównie zamawiam w sklepie internetowym. Jeżeli ktoś mieszka w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, no generalnie w dużych miastach, na pewno ma to zadanie ułatwione. Natomiast Opole jest troszkę mniejszym miastem i te możliwości, szczególnie tutaj pod tym kątem zaopatrzenia plastycznego, są mniejsze, a sami wiecie, że akwarela w Polsce, ale chyba też na świecie nie jest aż tak znana, nie wiem, rozpropagowana, jak na przykład farby olejne czy masło olejne. Tutaj skąd Oliwia pisze, akrzynowy papier paradoksalnie jest całkiem fajny dla początkujących, strachliwych, jest tak tani, że totalnie go nie żal. No, też prawda. Także to jak najbardziej się zgadzam. Tutaj słuchajcie na początek, oczywiście jak najbardziej wszystkie te papiery, które kupujecie, nawet 100% celulozy na początek jest ok. Rozmalujcie się, popróbujcie, tylko w pewnym momencie po prostu jakby odbijecie się od ściany. I ja was jakby bardziej o tym chcę powiedzieć, że dotrzecie do takiego momentu, kiedy jak kupcie sobie na próbę jakiś blok A3, A4, właśnie taki bawełniany, więc spróbujcie sobie na też tak choćby dla odmiany na takim papierze popracować, żeby nie wydawać na początek jakichś wielkich pieniędzy i zobaczycie, czy to jest dla was, nie? Więc tutaj pod tym kątem bardziej. Jaroart, jestem z Poznania, ona uciekła mi chyba, skąd coś tu Jaro pisał. Sklep stacjonarny od czasu pandemii, bida, mimo wszystko lepiej jest kupować w internecie. No to czyli sami widzicie, nie? Że ja nawet założyłem a propos pandemii, że nawet w tych sklepach internetowych czasami trzeba poczekać, jak się coś więcej zamawia, bo nie mają wszystkiego na stanie, albo dlatego, że ludzie wszystko kupują, jednak te magazyny są gdzieś tam pewnie w tych sklepach ograniczone, no wiadomo, też nie ma co inwestować za dużo pieniędzy. I też trzeba poczekać, więc w sensie zamawiając coś w sklepie internetowym czasami trzeba trochę poczekać, żeby ten towar do nas dotarł. No jest jak jest, musimy sobie radzić. Też żeby nie było, nie ma tragedii, to jest kwestia po prostu zamiast z dnia na dzień, jest to po prostu kilka dni. Ja zamawiam głównie, bo tutaj się pyta też o nazwę sklepu. Ja zamawiam, żeby było jasne, ja nie mam żadnej umowy podpisanej, to nie jest z żadnymi firmami, sklepami, brandingami. Dzielę się z wami moim takim know-how i nie mam tutaj żadnego interesu w tym, żeby kogoś, nie wiem, umniejszyć, a kogoś na przykład powiększyć, zwrócić uwagę. Ja po prostu mówię, gdzie kupuję. Ja kupuję akurat w sklepie internetowym Szał dla plastyków. Chyba też jest pod taką nazwą Show Art. I w tym sklepie, to z Kraków, na bank, to jest sklep z Krakowa. I w tym sklepie kupuję, zamawiam w sumie już długo, już parę lat. I jestem z tego sklepu zadowolony, więc śmiało mogę polecić ten sklep. Oczywiście są inne sklepy. Co my tu mamy? Tinta, maluje.pl i pewnie jeszcze inne. Tych sklepów jest dużo. Z reguły robię tak, że po prostu jak każdy z nas patrzy po cenach i wtedy podejmuje decyzję, gdzie co kupić ewentualnie. Ale ponieważ jestem trochę leniwy i mi czasami jest wygodniej w jednym miejscu kupić na raz, no to z reguły jest to Szał dla plastyków. Okej. Okay. Czy macie jeszcze jakieś... Sekundkę muszę tutaj schować, bo mi się coś pojawiło i mi to przesłania. Czy macie jeszcze jakieś może pytania odnośnie tego papieru?
Tutaj Marta się pyta o, przepraszam, pewnie źle wymówię, Saunders Waterford papier. Co o nim sądzę? Co o nim myślę? Nie wiem, nie pracowałem na nim, więc nie chcę nic mówić. Patrzcie zawsze w ten sposób. Jeżeli papier jest 100% wełna, z takich jeszcze rzeczy, które wam nie powiedziałem odnośnie papieru. Markowe papiery, jeżeli to są papiery w arkuszach, mają tak zwany znak wodny. Czyli to jest z reguły taka wyciśnięta nazwa firmy. Jak się patrzy pod światło, to z jednej strony ten napis lub logo jest czytelne, czyli jakby prawostronne, a z drugiej strony jest nieczytelne, lewostronne. Więc wybieramy, wiadomo, stronę prawą i na tej stronie malujemy, bo to oznacza, że z jakiegoś powodu producent uważa, że ta strona bardziej nadaje się do tego, żeby malować, niż druga. Robiliśmy też takie testy i malowaliśmy po obu stronach dobrego papieru, tego matkowego i nie było jakichś, nie widzieliśmy różnic, jak mam być szczery. Więc, no ale słuchajcie, producent zaleca i więc warto pilnować takich też rzeczy. I to też świadczy o papierze, jeżeli właśnie jest bawełna, jest ten znak wodny, to mówię o arkuszach, to znaczy, że ten papier będzie dobrej jakości. On często ten papier w ogóle oprócz tych wszystkich fajnych rzeczy ma certyfikat żywotności, chyba jakoś tak się nazywa. Chodzi o to, że po prostu te papiery nie są wybielane przez kwas w sposób kwasowy, bo jeżeli w ten sposób papier jest wybielany, to on po jakimś czasie, to jest liczone w latach, ale jednak zacznie żółknąć, mogą się pojawić jakieś plamy, jakieś dziwne artefakty, czyli kupujemy papier, który jest niewybielany kwasowo. I właśnie te wszystkie papiery tak są robione. Przepraszam, to są często jakieś takie receptury, które mają po kilkadziesiąt lat, po kilkaset lat, więc są to sprawdzone historie. Właśnie ten papier Fabriano Artistico ma taką, jak się go zamawia, ten włoski papier akurat, nie wiem jak jest w przypadku innych papierów, to jak się go zamawia wersję standardową, white, to ona jest leciutko ekri, ale jest wersja extra white i ta extra white wersja jest, no jest biała. Natomiast dalej jest napisane, że nie jest to w sposób jakiś przy użyciu kwasów wybielane, więc nie wiem jak oni to robią, ale robią. Co jeszcze? Czytam, co piszecie. Dobrze. I to jest, jeżeli chodzi o papiery. Teraz tak, słuchajcie, bo troszkę tych informacji na temat papierów już było. Przejdźmy sobie do farb. Jeszcze sekundkę, Aleksandra coś napisała. Arch i Saunders Waterford są impregnowane naturalną żelatyną, co może przeszkadzać niektórym, choćby ze względu na specyficzny zapach po zmoczeniu. Fabriano odeszło od żelatyny. Tak, no to jest też ważne, ta żelatyna. Nie wspomniałem o tym, to też jest ważne dla ludzi, właśnie po pierwsze zapach. Inaczej się pracuje troszeczkę z tą żelatyną, inaczej się trochę to rozlewa ta plama lub nie. No i też taki element, nazwijmy to, podejścia niektórych osób do życia. Nie wiem, są wegetarianie, którzy no nie chcą jakby kupować produktów, które w jakiś stopniu mają coś wspólnego na przykład z niewolą, zabiciem, krzywdzeniem zwierząt. I tutaj to też jest pewnie ważny czynnik dla niektórych osób przy wyborze papieru, więc to też warto tutaj wziąć pod uwagę. Dobrze. Słuchajcie, farby. No temat rzeka kolejny, nie? No, ale ruszymy go powolutku. Może tak bardzo od ogółu do szczegóły, Jeżeli myślimy o farbach do akwareli, to najprościej dzielimy te farby też na farby w kostkach i farby w tubkach. Często pada pytanie, jak mam zajęcia albo jakieś warsztaty, jakie farby kupić. Zacznijmy na razie od tego podziału, czy kostki, czy tubki. I jeżeli to są dobrej jakości markowe produkty, farby, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy macie farbę w kostkach, czy w tubkach. Znaczenie ma, różnica polega na tym, że jeżeli używamy farb w tubkach i chcemy, powiedzmy, malujemy duży format, na przykład taki pełny, duży arkusz, który wam wcześniej pokazałem, i chcemy
ten duży format, po prostu, nie wiem, malujemy w technice mokre w mokre, chcemy na raz nałożyć dużo farby, pigmentu, tu mam na myśli właśnie gęstość pigmentu, żeby on się pięknie rozszedł, żeby jedna plama przechodziła w drugi, to dużo łatwiej jest nam użyć farb właśnie w tubkach, dlatego że wyciskamy sobie tyle tego pigmentu na raz, ile potrzebujemy i z niewielką ilością wody lub bez, jeżeli mamy taką potrzebę, bo już pracujemy w technice mokre w mokre i kartka już jest mokra, nakładamy po prostu ten pigment na tą dużą ilość pigmentu, czasami szerokim pędzlem, który nie zmieści się do kostki, nakładamy sobie na naszą kartkę i malujemy. I to jest, jak dla mnie, mogę się mylić, ta różnica między farbami, między tubkami a kostkami. Więc to jest tyle. No, tubki się, znaczy, proszę, kostki bardzo dobrze się sprawdzają, ponieważ są nieduże. Często są takie sety turystyczne, takie travel, takie, że gdzieś tam sobie jedziemy i możemy sobie wziąć mały blok A3, albo A4, albo A5 i do tego właśnie mały taki secik w kostce. No i to jest wygodne i nie zajmuje dużo miejsca, nie wiem, nawet samolotem jak lecimy, to bagaż podręczny. Poza tym w tubkach, jakbyśmy chcieli tubki przewieźć samolotem, no to nie wiem, czy by się udało, chyba że w tym głównym bagażu, bo tam są te wszystkie obostrzenia, albo kosztem jakichś innych rzeczy, gdybyśmy tam chcieli przewieźć, przepraszam. Więc takie zestawy podróżne, planerowe, no to no i w domu, jak malujemy, czy w ogóle generalnie, jak malujemy do takiego niedużego formatu A3, może trochę A3 plus, no to kostki są super. Przy większym formacie, w mojej ocenie, ale mogę się mylić, lepiej się sprawdzają tubki. I teraz tak, słuchajcie, ja jeszcze pada, często pada jeszcze takie, pada takie pytanie, że no dobra, ale jak z tymi tubkami to jest taki problem, bo wycisnę je na paletkę i one zaschną i zostaną i brudzą i nie wiadomo co z nimi zrobić, bo sekundkę. Bo wtedy myślimy często o takich, tego typu paletkach. I prawda, jeżeli używamy takich paletek, no to możemy mieć z tym problem. Dlatego, że to jest tak jak mówicie. Pamiętajcie, że nawet jak wam wyciśnięta farba zaschnie, to wystarczy ją skropić, spsikać takim tego typu jakimś tam psikaczem z wodą. I ona po prostu, ta farba, po chwili jak ta woda wejdzie w strukturę, w konsystencję tej zaschniętej farby, on się rozmiękczy i za chwilę możemy dalej malować. Także to nie jest tak, że jak farba nam zaschnie, no to już jest po farbie. Nie? To nie są farby olejne czy akrylowe. Po prostu trzeba ją spsikać wodą, nie wiem, nałożyć pędzlem wodą i chwilę odczekać i te farby są wtedy znowu do użytku. Natomiast wracając jeszcze właśnie do farbek w tubkach, ja używam, słuchajcie, coś takiego. Takiej paletki, oczywiście po zamknięciu to wygląda tak, tam jeszcze z takich bajerów, tam jeszcze w środku jest taka opcja, że możemy sobie, spróbuję wam to jakoś pokazać, jeszcze wyjąć taką jedną paletkę, że to jest całkiem bardzo fajny secik, można to zamknąć, ta zamykana właśnie paletka ma uszczelkę, więc nawet jak tam jest trochę wilgoci, wody, czy mówię jakieś tam jeszcze innych historii, to nam to nie powinno za bardzo wypłynąć. No, mi się zdarzyło, żeby nie było, tam po prostu trzeba trochę porządek pilnować. Musi być w miarę czysto, jeżeli chodzi o te kasetki, tak żeby ona się dobrze domknęła, to wtedy ta uszczelka trzyma. Jak jest plener, mamy plener i malujemy cały czas, i przychodzimy z miejsca na miejsce, to zdarzyło mi się po prostu tam, że gdzieś tej wody z farbą było trochę dużo i to przeciekło, no ale to incydentalnie. Także jeżeli mamy taką kasetkę, to wyciskamy sobie do niej farby. Ona ma takie same miejsce przygródki, jak prawie jak na kostki. Wyciskamy tam tą naszą farbę w tubkach, korzystamy do woli, zamykamy i tak jakbyśmy mieli farbę w kostkach, więc, a jednocześnie korzystamy z tego całego dobrodziejstwa farb w tubkach, czyli w każdym momencie możemy sobie wycisnąć więcej tej farby, mieć ją taką świeżą po wyciśnięciu, czyli na raz mieć bardzo dużą ilość tego pigmentu. Także czy kostki, czy tubki? No to już każdy z was musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ja pracuję często na dużych formatach, na pełnych arkuszach. Mi wygodniej się pracuje z tubkami, ale jeżeli chodzi o kostki, jak najbardziej można, to nie, kwestia bardzo subiektywna.
Dużo osób u mnie na zajęciach używa kostek. Prace wychodzą tak samo piękne z tubek, jak i z kostek, więc na bank tutaj, jeżeli chodzi o to, nie ma żadnego to znaczenia. Aleksandra pisze, gdyby szmale były w tubkach, to bym się przerzuciła bez chwili wahania. Na razie głównie rząd kostek plus okazjonalnie tubki. No i to jest właśnie, słuchajcie, no jak malujecie, to każdy z nas ma wypracowany sobie jakiś tam swój sposób. No, czyli mamy podział, jeżeli chodzi o farbę, na kostki i na tubki. I teraz trudniejszy podział. Producenci. Słuchajcie, zarówno w kostkach, jak i w tubkach są takie trzy główne kategorie, czyli możemy kupić jakieś tanie farby, tańsze farby akwarelowe, broń Boże w Ekszonie albo w jakichś Lidlach. Jednak zaopatrujmy się przynajmniej w sklepach plastycznych. Jest szansa, że ten towar, nawet najtańszy, to będzie w miarę dobrej jakości. Jeżeli chodzi o tubki, to takim z tych tańszych farb, jakie używamy u nas na zajęciach, ja tutaj spróbuję pokazać, to są takie tubki firmy Renaissance, i to jest rodzaj Intense. To są na początek dobre farby. Na taki krótki początek. Fajnie się nimi pracuje. Są tanie. To jest ich ogromna zaleta, więc na początek są bardzo dobre. Natomiast szybko dochodzimy do takiego momentu, że fajnie byłoby stopniowo dokupić sobie farby lepszej jakości. I wtedy przechodzimy na inne farby. Jeżeli chodzi o kostki, ja nie znam się tutaj, ponieważ nie używam kostek, nie chcę was w błąd wprowadzać, więc nie znam odpowiedników tanich, dobrych kostek. Natomiast znam, widząc po ludziach, którzy u mnie pracują, malują akwarele, to wiem, że Białe Noce, wszyscy prawie znamy tą nazwę, kostki Białe Noce, sprawdzona rosyjska firma, widzę po efektach, po pracach, po ilości intensywności pigmentu, jak u mnie dziewczyny malują, wychodzą rewelacyjnie. Więc jak najbardziej kostki Białe Noce. Oczywiście są różne inne firmy, Aquariusy, Szmale, nie wiem, no tego jest dużo. Ja tak bardzo nie znam farb w kostkach, więc tej przestrzeni, więc nie chcę was w błąd wprowadzać. Czy z Białymi Nocami można startować na zajęciach? Agnieszka się pyta. Jak najbardziej tak. Te Białe Noce, słuchajcie, jak już sobie kupicie nawet taki secik jakiś większy, można poszczególne kostki, one są gdzieś tak, te pełne kostki są w cenie około 8, chyba 9 zł. To jak kupicie sobie taki cały secik, nie wiem, 10, 15 czy tam więcej farb, to jest mega opcja. Słuchajcie, piękne kolory i intensywne pigmenty. Super, bardzo fajna opcja. Więc to jest fajne w tych białych nocach. No, także zachęcam. Jeżeli chodzi, teraz wracając na chwilkę do farb w tubkach, i chcielibyśmy na przykład skoczyć półkę wyżej, do takich farb, które nie są jeszcze takie bardzo drogie za tubkę, a jednocześnie mają już intensywny pigment, są tak, no, w kategorii, można powiedzieć, profesjonalne. Z moich obserwacji, oczywiście nie musicie się też z tym zgadzać, są farby właśnie firmy Rembrandt. To są... Ciekawostka tych farb jest taka, że do wyboru mamy 10 ml i 20, to są 20. Z reguły, jak kupujemy innych firm farby w tubkach, to są 15, mniejsze farby, to są 20. Czyli te kosztują, o ile się nie mylę, około 11-12 zł za sztukę, w zależności od koloru, bo to jeszcze to wpływa na to. To te są większe, jeżeli kupują 20, i te 20 kosztują tak między 21,2 zł a 27,8 zł, też w zależności od koloru. Bardzo dobrej jakości farby. No, rewelacja. Tutaj przełożenie pigmentu, jakości tej farby na cenę, w mojej ocenie super. Niewiele im brakuje do takich pełnych, profesjonalnych farb typu, nie wiem, ja używam właśnie, zaraz będę też o nich mówił, Daniel Smithy. No, niewiele im brakuje. Oczywiście widzę, że to nasycenie tutaj jest ciutkę mniejsze niż w tych bardzo profesjonalnych farbach, ale też są dużo tańsze, więc coś za coś. Czekajcie, poczytam, co tutaj fajnego piszecie.
białe noce w wersji profesjonalnej są też dostępne w tubkach w dobrym stosunku jakości do ceny. Tak, właśnie widziałem, że od niedawna, bo kiedyś szukałem parę lat do tyłu, to tubek nie widziałem, ale widziałem, że ostatnio są też w tubkach. Także białe noce, knockout, to jest świetna opcja. Co jeszcze piszecie? Sonety z tej samej firmy co białe noce są idealne dla tych, którzy zaczynają malować. Tak, sonety też. Także wracając do tych Rembrandtów jeszcze na chwilkę. Mamy do wyboru wersję 20 ml, czyli te, i wersję 10 ml, połóweczka. One są też tańsze, relatywnie, już nie pamiętam, jakie są te przełożenia cenowe na te mniejsze, bo ich nie zamawiam. Ale bardzo, bardzo, bardzo dobrej jakości farby. Myślę, że nawet na próbę, ja to często tak robię, że kupuję farby różnych producentów, jakiś ciekawy kolor i próbuję, patrzę jak to, jak się nim pracuje, żeby mieć też jakiś punkt odniesienia. Czyli mam swoje ulubione. Moimi ulubionymi farbami są farby Daniel Smith. O, to jest knockout. To jest taka historia, jeżeli chodzi o farby. One są drogie, no, to jest ich największy minus. Ceny są od chyba 50 paru złotych do 100 paru złotych za tubkę i tubki są 15 ml. Ale za tą ceną naprawdę idzie jakość. I akwarela jest niestety taką techniką, gdzie finalnie i tak, jeżeli chcemy osiągnąć dużo albo bardzo dużo w tym malarstwie, musimy mieć materiały z najwyższej półki. Niekoniecznie tych film, które Wam pokazuję, każda z Was może sobie znaleźć własne odpowiedniki, ale ja się śmieję, bo wiecie jak to jest, jak ktoś zaczyna jeździć na nartach, często tak jest, to obkupuje się od dołu do góry w sprzęt i najwyższe półki i idzie na stok i nie umie zjechać i się wszyscy z niego śmieją albo kiwają głowami. Albo ktoś idzie w górę i kupuje makasę i kupuje sprzęt, najwyższe półki i później stoi tam przy kolejce za piwem w schronisku, wyżej nie podejdzie, ale sprzęt ma, nie? I się śmieją, pukają ludzie, po co mu te rzeczy, nie? Na zasadzie takiego szpanu, nie? Natomiast jeżeli chodzi o akwarele, to jest chyba jedyna rzecz, gdzie najlepiej się od razu odkupić od dołu do góry w rzeczy z najwyższej półki, bo finalnie i tak kupimy je, tylko to jest kwestia czasu, nie? No wiadomo, tutaj barierą są finanse, bo na raz wydać pieniądze na dobre farby, na dobre pędzle, na dobry papier, no to są duże albo bardzo duże pieniądze. A też nie każdy z nas, jak zaczyna taką przygodę z akwarelą, wie, czy będzie chciał ją kontynuować. Natomiast gdzieś docelowo wszyscy się znajdziemy w tej przestrzeni z górnej półki, bo nie da się inaczej. Jeżeli chcemy naprawdę robić świetne rzeczy, to te materiały muszą być dobrej jakości, albo bardzo dobrej jakości. To jest oczywiście moje zdanie. Tak, i teraz co do odpowiedników, jeżeli chodzi o kostki, o te dobre i bardzo dobre rzeczy, nie mam pojęcia, bo mówię, nie używam tych kostek. Białe noce bym plasował też w kategoriach bardzo dobre. Może się mylę tutaj, ale przynajmniej dobre, jeżeli nie bardzo dobre. Także tutaj białe noce, kostki, świetna sprawa. No, słuchajcie, macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o farby? Dobra, to słuchajcie, to przejdźmy sobie, bo nie chciałbym też, żeby to spotkanie trwało za długo, żeby Was zanudzić. Można gadać i gadać. Przejdziemy sobie teraz tak jeszcze do sekundkę. Van Goghi, złote w tubce mi się rozwarstwia. Co z tym zrobić? Jakoś pomieszać. Słuchajcie, rozwarstwianie farb. No, czasami jest to po prostu problem ze składnikami. Beata pisze, że ma białe noce 20 lat i daje radę. I bardzo dobrze, bo są świetne farby, także szacunek. QOR farby. Wiem, że ta marka istnieje, nie używałem. Z tego co widziałem, Michał Jasiewicz jej używa, albo przynajmniej jakieś tam części tych kolorów. Wyglądają na bardzo dobrej jakości pigmenty, farby. No to są te z górnej półki. Nie używałem, więc nie chcę się wypowiadać. One są właśnie tak celowane w te premium, jeżeli chodzi o farby, nie? Tak, tutaj ktoś jeszcze pisze, że ma japońskie firmy. Ginsai? Nie wiem, nie znam. Farby. Tanie farby. Grażyna pisze, tanie farby mają duże kredy. No i różnych innych wypełniaczy, pigmenty, z których się składają, są gorszej jakości.
Bo o tym też jeszcze nie mówiłem, jeżeli chodzi o farby. Dlaczego te dobre kupujemy, a nie te tańsze? Bo generalnie w akwareli chodzi o to, żeby była świetlistość kolorów, żeby te kolory były intensywne, jeżeli chodzi o, no właśnie intensywne kolory, pięknie wyglądające po wyschnięciu na kartce, a nie tylko w momencie, kiedy jest jeszcze mokra ta plama, bo często tak jest, że plama jest mokra, kolor jest intensywny, wysycha nam i nagle jest zupełnie coś innego. Coś jaśniejszego, coś matowego, coś nieciekawego, więc żeby jakby ominąć te problemy, to po pierwsze musimy mieć dobry papier, o którym wspominałem wcześniej, a po drugie musimy mieć dobrej jakości farby. Papier najważniejszy, ale farby idą zaraz w łeb, prawie w łeb za tym. I teraz na jakość tych farb wpływa właśnie pigment, jakość pigmentu. Jeżeli te pigmenty są naturalne, jakby wydobywane w określonych miejscach z naturalnych składników, to wtedy możemy mieszać więcej kolorów i uzyskujemy dalej ciekawe, jasne kolory. A jeżeli te pigmenty są złej jakości, tanie albo są jakimiś czasami chemicznymi zamiennikami, substytutami, no to wtedy się okazuje, że kolory szybko się robią szare, takie no bardzo nieintensywne, nieciekawe. Więc to jest no, za jakością właśnie tych pigmentów później i tych farb, później właśnie idzie cena, bo niektóre po prostu minerały, niektóre składniki są ciężko dostępne albo są po prostu drogie. Jest taka historia, którą zawsze opowiadam odnośnie jakości i jakości pigmentów, ale też jak firmy pracują na to, żeby pozyskać ciekawy kolor. To jest właśnie, ja często opowiadam, więc jeżeli ktoś słyszał, to będzie słuchał. To jest taka historia firmy Daniel Smith i oni mają chyba taki kolor, znaczy chyba to dotyczy koloru Sleeping Beauty, który polecam, to jest taki lazur, taki między seledynem a lazurem, coś takiego, taki piękny kolor. I historia polega na tym, że kilka tysięcy lat temu w starożytnym Egipcie budowano kolejne tam jakieś komory dla faraona i malowano mu freski, chłop zmarł. Odkopano go po kilku tysiącach lat, weszła tam właśnie ekipa archeologów i zobaczyła na ściany fragmenty fresków, z których najbardziej intensywny kolor był właśnie ten. I stwierdzili, co to niesamowite, wszystkie inne kolory padły, tu mija kilka tysięcy lat, a ten ciągle jeszcze jest w miarę intensywny, w miarę go widać. No i zrobili badania, stwierdzili, doszli do tego, jakie składniki wchodzą w skład tego pigmentu. I już jakby wiedzieli, jakby jak zrobić taką farbę, taki pigment. No i tą recepturę wykupiła firma Daniel Smith i później powstał ten kolor. Więc za ceną często też idą różnego rodzaju inne koszta. Nie wiem, czy to prawda, może to miejska legenda, ale brzmi fajnie. Także podzieliłem się z Wami. Jeżeli macie jakieś inne informacje odnośnie tej historii, to chętnie się dowiem, skonfrontuję to z Wami. Dobrze, to słuchajcie, to jeżeli chodzi o farby, tyle, czyli jak dla mnie Daniele na samej górze i ja się tego trzymam póki co, próbowałem różnych farb i jednak wracam, znaczy wracam, no cały czas nie maluję. Czasami próbowałem robić tak, że zamieniałem sobie jakiś kolor, który głównie używam, na przykład ultramarynę na ultramarynę, nie wiem, Rembrandt i tak dalej, ale jednak widzę różnicę i ja wolę osobiście te farby. Natomiast dalej uważam, że farby firmy Rembrandt to jest świetny kompromis cena jakość, więc polecam. Jeżeli chodzi jeszcze o rozwarstwianie kolorów, bo też był ten temat, to czasami wynika właśnie z tego, że mamy do czynienia z produktem złej jakości, a czasami mamy do czynienia po prostu z tym, że tak jest tworzony dany kolor. Bo możemy wybrać też taki cały set kolorów, gdzie celowo one są tak zaprojektowane, żeby się rozwarstwiały. Ja na przykład bardzo lubię, gdy używam ultramaryny na przykład i mieszania z kolorem czerwonym, to ono przepięknie się jakby rozwarstwia, powstają jakieś ciekawe artefakty kolorystyczne i celowo to używam. Także nie jest ciężko powiedzieć odnośnie tamtej sytuacji, czy to była wina, bo nie znam tych farb, nie używam ich, czy to była wina po prostu konkretnej farby, albo po prostu półki cenowej tych farb składników, czy po prostu trafiłeś na kolor, trafiłaś, który był po prostu tak zaprojektowany. Co tu jeszcze piszecie? Serafina pisze, pamiętam jak dostałem na uczelnianym plenerze pierwsze akwarele Karmańskiego, były super. To już się nie odniosę do tego, bo nie kojarzę tych Karmańskiego. Czy to są białe noce? Nie wiem. Dobrze, słuchajcie, pozdrowienia w ogóle Serafinka dla Ciebie, też się znamy. Przejdźmy sobie jeszcze do pędzli. Też sporo osób sobie zadaje pytanie odnośnie pędzli.
sekundkę, jakie pędzle kupić, na czym się skupić i tak dalej. Ja Wam pokażę najpierw taki mój duży set. Mam coś takiego i to używam. No, to jest takie etui, nie szyłem go, też takie pytania nie spadają na zajęciach. Można je zamówić, ja chyba na tym na AliExpressie zamówiłem, co się długo czekałem, jakieś chyba z 3 miesiące, gdzieś na jakiś urząd celny to wpadło, jakby nie wiadomo co za kontrabanda. No ale po 3 miesiącach, gdyż ja nawet nie interweniowałem w tym temacie, bo to kosztowało jakieś 15 zł, 18, to stwierdziłem, a dobra, szkoda mi czasu, więc zapomniałem o tym temacie, a po 3 chyba miesiącach w końcu to do mnie przyszło. Fajne, bo jeszcze pokażę Wam raz. To jest o tyle fajne, że jak widzicie po tych obszyciach, materiał jest gruby. To jest jak takie, nie wiem, jakaś plandeka. To jest materiał, to nie jest tworzywo. Taka no, bardzo solidna struktura i to też jest fajne, że to jest materiał, bo jak powiedzmy pracuję w plenerze i nie wiem, malujemy coś, robimy przerwę, idziemy w inne miejsce, to nawet jak zwinę te wszystkie mokre pędzle ze sobą, to one troszeczkę chociaż wysychają, a nie, na przykład, nie ma tego, wiecie, nie gniją. Bo to jednak jest, część tych pędzli jest z włosia naturalnego. Wolałbym, żeby chociaż trochę miało to szansę jakiejś wentylacji, jakiejś wysychania. Więc to jest fajna rzecz, no i może wrzucić do pralki i wyprać. Jak ktoś ma taką potrzebę. Dominika pisze, farby firm średniopółkowych można ratować dodatkiem gliceryny lub miodu. Nie próbowałem, kiedyś próbowałem z żółcią wołową, nie zauważyłem różnicy. Ktoś mi powiedział, że jak dodam żółć wołową, też można kupić w sklepie dla plastyków, to będą się piękniej rozlewać te wszystkie, te powstawać piękniejsze plamy, gładsze i tak dalej. Być może ja raz próbowałem i jakby, no nie wiem, może za mało tego dam, muszę kiedyś spróbować jeszcze raz. Poczekajcie, coś tutaj jest jeszcze napisane. Dobry człowiek. Jak mowa o pędzlach, to dodać sensowny, szeroki pędzel do tła, żeby wychodziły gładkie przejścia, a nie mazy od za wąskiego pędza i dokładanej farby. No to, Oliwia, już Ci będę o tym mówił. Świetnie, świetne pytanie, sekundę. Już jestem. Słuchajcie, tylko jeszcze tutaj przeklikam. Marta pisze, że ja mam zestaw z AliExpressu, pędzle są niesamowite, naturalne włosie, zestaw za tę cenę jednego pędzla w Polsce. Tak, tak, no minus jest taki, że trzeba chwilę poczekać, ale jak najbardziej tak, ta cena jest no, dobra, to są często bardzo dobrej jakości pędzle, sam zamawiam nieraz, mi się nie chce czekać, ja lubię zamówić i jakby w miarę szybko to mieć, co zamawiam, a nie, że zapomnę o tym i po 3 tygodniach coś mi przyjdzie. Więc ja czasami kupuję na przykład na Allegro trochę droższe, bo ktoś zamówił, żeby sprzedać, nie? Ale mam trochę szybciej, coś za coś. Słuchajcie, wracając do pytania o szerokie pędzle, bo możemy od tego też zacząć, jakby troszkę od tyłu, bo z reguły to zostałem na koniec. Ja używam pędzli firmy Renesans, to jest najszerszy, duża miotła, najszerszy pędzel, 4 cale. On tutaj, przybliżę Wam, w tym miejscu, oczywiście luszczane odbicie, w tym miejscu ma informację, jaki to jest rozmiar, ale są też mniejsze pędzle. To jest 2,5 cala, on ma chyba z 5,5 cm szerokości, czyli możemy sobie tak zestawić i zobaczyć, jak to wygląda. I ten pędzelek właśnie głównie używam do nakładania albo wody, jeżeli maluję w technice mokre na kartkę, albo właśnie malowania, jak używam, jak maluję większe plamy przy większych formatach. I jeszcze mam coś takiego. To jest, jak go kupiłem dawno temu, taki pędzelek 1,5 cala w sklepie plastycznym dla odmiany. Tak w Opolu, w sensie stacjonarnym. I on jest do, on był, nie wiem jak jest teraz, do nakładania chyba złocenia, szlachmetalu, płatków złota na ikony, na jakieś, no generalnie do pozłotnictwa. To jest jakieś włosie syntetyczne i było bardzo delikatne, teraz jest troszkę bardziej, jest już jakby styrane. Dość mocno go używam. No ale świetnie się nadaje, ponieważ jest troszeczkę węższy, to też się świetnie nadaje do tego, żeby właśnie malować większe plamy i po nim, ponieważ to jest dość miękkie, syntetyczne, ale miękkie włosie i też po tym pędzlu nie zostają ślady, jak się kładzie farbę.
Generalnie to jest ta seria, to jest 8021 seria, tak się nazywa, Renesans. Ma tam pełen spektrum szerokości, więc oprócz tego można kupić mniejsze, a ten jest największy, nie? Więc można spokojnie tymi pędzlami załatwić temat, jeżeli chodzi o malowanie tła. Jeżeli coś potrzebujecie po prostu takiego. Tutaj w tych pędzlach włos jest naturalny. Dobra. I teraz tak, może kawka. Słuchajcie, jeszcze jeżeli chodzi o pędzle. Pędzle głównie, może tak samo jak farby, podzielimy na takie podstawowe, tylko tym razem trzy kategorie. Sekundę, powyciągam je. Okej. Jeszcze momencik. Dobra, słuchajcie, mamy trzy kategorie pędzli. Co piszecie? Ktoś też pisze, że ma zestaw z AliExpressu, że super zestaw i tak dalej. Podeślij proszę link, Monika tutaj pisze. Słuchajcie, wszystko jest w sklepie, w sklepach internetowych. Ja zachęcam Was do szukania takich rzeczy. Na przykład w tym sklepie Show dla plastyków w Krakowie, albo Show Art, to tak zamiennie chyba tam jest dziś używane. I w tym sklepie Show dla plastyków trzeba wejść w kategorię pędzle naturalne i wybrać sobie model renesansu. Zresztą one są na zdjęciu dość widoczne, bo tam akurat w tym sklepie są te zdjęcia główne, jakby przedstawiciela danego pędzla. Klikamy w te pędzle i wtedy mamy duże rozmiary. Więc ten pędzel akurat bardzo szybko można zlokalizować. I teraz tak, wracając do pędzli. Pędzle ja dzielę na takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są pędzle syntetyczne. I tutaj wśród tych pędzli syntetycznych głównie używam te. A te, to znaczy, to są pędzle firmy Eskoda. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Pewnie puszczam odbicie. Firmy Eskoda i to jest rodzaj, znaczy to, jakby ta seria nazywa się Perła. Jak dla mnie najlepsze pędzle, jakie do tej pory miałem. Używam je prawie w 80% mojego malowania, czyli w większości wypadków no 80, przynajmniej 80% malowania. Teraz może nie widać, ale te pędzle po namoczeniu mają bardzo zaoszczoną końcóweczkę i idealnie się nadają do tego, żeby po pierwsze malować zarówno detal nimi. Ja często maluję w taki sposób kaligraficzny, na stojąco, trzymając pędzel pionowo. Łokieć jest wtedy poziomo i w ten sposób jakby wprowadzam detal. Ale oprócz tego, że możemy wprowadzić ten detal, to ten pędzel możemy też ugiąć i jakby w ten sposób malujemy czy wzdłuż, czy bokiem, całą jego szerokością. I no i uzyskujemy też szerokie, duże, fajne plamy. Oprócz tego szczegółu. Czyli jeszcze raz, to jest Eskoda, te pędzle to są Eskoda, seria Perła. Polecam od rozmiaru dziesiątki wzwyż. Nie wiem dlaczego te mniejsze rozmiary, średnio mi się nimi pracuje. Do tego, żeby wprowadzić detal, jakieś drobne kreski, drobne jakieś inne rzeczy, używam farb, czy farb, przepraszam, używam pędzli hybrydowych. To są tego typu pędzle i one łączą, one są takim przejściowym etapem, mają taką, w środku mają rdzeń syntetyczny, ten jasny, a na zewnątrz jest włosie naturalne. Dzięki temu, że tak jest, podczas malowania właśnie ta część z włosia naturalnego jest takim mopem, czyli zbiera wodę, pigment, a ta część, czekajcie, zamoczę, żeby było widać. Po namoczeniu on później jest taki też w miarę precyzyjny na końcu, więc można i wprowadzić detal i też malować dłużej przez to, że tutaj więcej się zbierze pigmentu w tej części z włosia naturalnego. Więc bardzo fajnie się nimi maluje, ale jednocześnie na przykład z tej serii, bo to są pędzle Roman Schmal, seria 911, Roman Schmal 911. I do detalu czwóreczka, to jest knockout, słuchajcie, to jest tak mega precyzyjny pędzelek, żaden inny, który wyglądał cieniej od niego, nie wiem, wyglądał bardziej precyzyjnie, żaden inny nie działa tak dobrze jak ten, więc
Fajna opcja, polecam. Oczywiście mówię, ja cały czas powtarzam, dzielę się z Wami moimi doświadczeniami. Ktoś inny może mieć zupełnie inne doświadczenia, więc nie mówię, nie chcę tutaj wyjść na Mondalińskiego, takie mam po prostu własne jakieś spostrzeżenia. Ktoś, Marta pisze, 198, prawie 199 zł, chińska tradycyjna kaligrafia, zestaw. Okej, okay, wrzucacie linki. No to dobrze, super, wrzucacie. Wrzucajcie. Tak, tutaj polecam pędzel do kaligrafii, też do tego przejdziemy, też mam kilka, i tylko to taka jest kolejna kategoria, jakby poza tymi trzema kategoriami. Czyli mieliśmy syntetyczne pędzle, tak jak mówiłem, tutaj Eskoda, żeby nie było, jeszcze mam na przykład Aquariusa, bardzo fajny pędzel, dość duży, też po namoczeniu ma bardzo ciekawą końcóweczkę, syntetyczny i fajnie się nim też maluje, ewentualnie robi przecierki, świetny pędzel. A jeszcze tak wizualnie ma takie wróciki, otoczkę z wrócików, taki rys, że niby ręcznie składany. Może jest, nie wiem zresztą. Bardzo fajne. Czyli mamy syntetyczne, mamy te hybrydy. Minus hybryd jest taki, że są drogie. I tutaj no, musicie sobie mierzyć siły na zamiary. Natomiast kupcie przynajmniej ten rozmiar numer 4 hybryda Roman Schmal. Nie? Dobra. I po drugiej stronie mamy jakby ostatnią kategorię, czyli wszystkie pędzle z włosiem naturalnym. To są pędzelki, które ze względów też etycznych, podobnie jak z tą żelatyną, nie każdy się decyduje na ich zakup. No, poza tym idzie jakaś krzywda, tak, zwierząt, więc to już każdy musi zgodnie z własnymi, nie wiem, wartościami i tak dalej podejść do tego tematu. Ja używam akurat tych pędzli. Mam dużych producentów. To jest Skoda oczywiście też, jakiś duży mop. Tutaj dla odmiany Kolibri. To jest seria 24 bodajże. Seria 24 Kolibri. One teraz wszystkie wyglądają na takie mocno rozczapiżone i jak się oczywiście włoży je do wody, to ten kształt się zmienia, jest bardziej taki na końcu. Zaostrzone oczywiście nie są tak ostre jak te syntetyczne, ale całkiem bardzo dobrze się nimi pracuje. Tu też jeszcze Kolibri i tutaj dla odmiany jeszcze taki pędzelek Restart House. Też mam całą serię tych pędzelków. Mega precyzyjne, świetne pędzle, ale nie wiem czemu, nie wiem czy wy tak macie, że ktoś używa tych pędzli. One strasznie gubią włosie i one są dość drogimi pędzlami i w tej cenie gubienie włosów no trochę słabo wypada, nie? Więc to jest taki drobny minus, aczkolwiek jak pomijając to, bo po pierwsze wiadomo, że jak się gubi włos, no to włosie to będzie ich za chwilę coraz mniej i gorzej się będzie tym malować, a po drugie zostają nam te włosy podczas malowania, więc na kartce, więc trzeba to wydobywać, utrudnia to pracę niepotrzebnie i tak dalej. Podobno to są jakieś partie, że jedna partia ma tak, że jak się trafi, to właśnie gubią te włosie, a inne partie znowu ludzie sobie chwalą, że nic takiego nie ma miejsca, więc może mi się tak trafiło akurat, ciężko powiedzieć. Do czego używamy pędzle z włosia naturalnego? Do wszystkich miękkich rzeczy. Jeżeli nie chcemy, że pracujemy w technikach mokre w mokre i chcemy, żeby te plamy były na krawędziach dość delikatne i prowadzić je w sposób delikatny, no to wiadomo, że wykorzystujemy wtedy pędzle z włosia naturalnego, bo ono jest delikatne i zostawia jak najmniej po sobie śladu. A znowu po drugiej stronie mamy syntetyki i jeżeli chcemy fajnie celowo zostawić ślad po pędzlu albo mamy ochotę wprowadzać wyraźne kształty, ostre, szczególnie na pierwszym planie, no to wtedy używamy, tych pędzli. Tak jak ktoś wcześniej napisał, jeszcze mamy pędzle do kaligrafii. Tak, mam również. Ten jest w ogóle jak do kropienia. Jest trochę tych pędzli, są droższe, jak na przykład, sekundkę, Oliwia pisze Kolibri z Sobola, mam w rozmiarze 1 i 0,10 do szczegółów i są przyzwoite, nie tracą włosia, ładnie nanoszą mega cienkie linie i szczegóły. No okej, okay, no to Oliwia tutaj poleca, warto się z tym zapoznać też, nie? To jest duży pędzel do dużych plam, do dużego formatu. Planuję wkrótce zrobić jakąś takie, jeszcze nie chcę wyprzedzać faktów, coś właśnie w większym formacie, więc się zapoczyłem w takie pędzle, które tam, w taki pędzel i w ten pędzel, który wygląda jak trochę do golenia, które będę wykorzystywał wraz z tymi płaskimi, dużymi przy malowaniu. Ale są też takie, tego typu pędzle, które w miarę, jeżeli chodzi o ich długość, w miarę są standardowe. Natomiast ciekawostką przy tych pędzlach właśnie do kaligrafii jest długość tego włosia i to jest świetna sprawa. Świetnie się nie maluje. Ja jestem dużym fanem tych pędzli. One są też relatywnie tanie. Ja kupuję głównie akurat
Ten był dostępny, ten i ten chyba były dostępne na Amazonie tylko i gdzieś w Chinach na AliExpressie, ale to jak mówię, nie chciałem się czekać, Amazon był szybszy. Ale te można kupić albo w klasycznym gdzieś za rogiem, albo na przykład na Allegro. I przykładowo ten pędzelek na Allegro kosztował jakieś między 12 a 16 zł. Świetny pędzel. Można robić długie, bardzo fajne albo szerokie plamy, w zależności od tego, jak tam będziemy chcieli uginać do, lub po prostu malując nim pionowo, tak właśnie kaligraficznie. On po namoczeniu oczywiście też ma inny kształt, nie? Bardziej taki precyzyjny. Także te pędzle są świetne. Więc jak, no to trochę tak to wygląda. Myślę, że to tak chyba pokrótce omówiłem większość z tych rzeczy, jeżeli chodzi o materiały malarskie. Mogę jeszcze dodać to, że ponieważ będziecie pracować, jak ktoś zaczyna dopiero przygodę z akwarelą, jak zaczynacie pracować z akwarelą i nie używacie bloku, a kupujecie arkusze i tniecie je na mniejsze, no to trzeba się zaopatrzyć w jakieś tego typu wyseczki, na które kładziemy kartkę, przyklejamy z każdej strony, słuchajcie, nie punktowo, tylko po każdym boku taśmą przyklejamy taką kartkę, żeby to finalnie wyglądało w ten sposób. Nie wiem, czy to widać, jest ta taśma przyklejona z każdej strony. Dzięki temu ta kartka nie będzie się aż tak bardzo odkształcać i po wyschnięciu znowu wróci w miarę do swojej pierwotnej wersji i nie będzie tak pofalowana. Także jeszcze taką deseczkę potrzebujecie, taśmę, jeżeli taśma najlepsza właśnie jest papierowa do przyklejania kartki, jeżeli używamy właśnie kartek, a nie bloku. Bo dlaczego mówię a nie bloku? Bo czasami kupując blok można sobie wybrać opcję, gdzie krawędzie kartek są klejone i to jest super sprawa. Wtedy nie potrzebujemy żadnej deski, nie potrzebujemy żadnej taśmy. Mamy wszystko po prostu w tym bloku. Te kartki się nie otwierają, tylko w jednym narożniku można taką kartkę odkleić i wtedy ciągnąć dalej i całą kartkę jakby odkleić, zdjąć. Albo na górze, na środku jest takie miejsce, że też polecam, świetna sprawa. A jak nie, to używamy taśmy papierowej. I pewnie wiele osób z Was sprawdzało różne taśmy i te taśmy są lepsze, gorsze, odklejają się albo trzymają za mocno. Do papieru Fabriano Artistico ja używam sprawdzonej dla mnie taśmy. To jest firmowa Oszonowska, czyli sklep Oszon kupuje tą taśmę za jakieś niecałe 8 zł. I ona, jeżeli przykleimy kartkę i w ciągu tam jednego dnia do dwóch dni ją odkleimy, bo namalujemy pracę i odkleimy, to nie powinna nam za bardzo, prawie w ogóle nie zdziera kartki. W sensie nie ma tak, że odklejamy taśmę, a wraz z tą taśmą zdziela nam się papier, zrywa. Natomiast jak zostawimy taką taśmę na dłużej na kartce, na kilka dni, tydzień, dwa, to później jest bardzo ciężko odkleić, ale to każdą taśmę jest ciężko odkleić, bo struktura kleju głęboko wchodzi już w strukturę papieru, no i po prostu później zostają ślady. Nie? Więc tak to troszkę wygląda. Co jeszcze z takich rzeczy? Chyba wszystko. Myślę, że jak na początek to wszystko. Ja mam jeszcze chciałbym się dowiedzieć, czy macie jakieś pytania do mnie. Piszcie może tutaj na dole, to postaram się jeszcze odpowiedzieć. Marysia pisze, że są też pędzle syntetyczne, które zachowują się jak z naturalnego włosia, na przykład firmy NEF. Być może. Mówię, tego jest milion tych rzeczy. Ciekawa informacja, dzielcie się tutaj proszę ze mną z tymi rzeczami. Elżbieta pisze, że ja zawsze prasuję swoje prace, gdy są już skończone. No właśnie, słyszałem o tym prasowaniu, próbowałem, mi się nie udawało, ale to może jest jakaś fajna metoda na to, żeby to dobrze wyprasować. U mnie zawsze wychodziło to tak średnio. Kiedyś próbowałem coś innego, kupiłem na przykład dwie sklejki o rozmiarze tej kartki, którą malowałem. Włożyłem je pomiędzy te sklejki, kupiłem też takie ściski stolarskie, skręciłem to i trzymałem przez kilka dni. I w miarę to na końcu wychodziło proste, więc też jest taka jakaś opcja. Może też takie sklejki zamiast ściskami dać pod jakieś, nie wiem, szafę, łóżko, coś, żeby docisnęło na kilka dni i później wyciągnąć i jest szansa, żeby to było później bardziej wyprostowana ta akwarela, bo jak wiemy, akwarele później po namalowaniu są troszkę nierówne. Właśnie, ktoś pisze, że taśmę nieźle się odkleja używając suszarki do włosów. Tak jest. Często w ogóle pracując, malując i chcąc przyspieszyć proces schnięcia, suszymy i wtedy widzimy, jak czasami za szybko się odkleja ta taśma. Dlatego tutaj ta Oszonowska jest o tyle fajna, że dość, no jak oczywiście długo będziemy tam
strumień powietrza z tej suszarki kierować w stronę tej taśmy, to się każda odklei, ale nie tak szybko się odkleja ta oszonacka taśma jak inne. Na końcu właśnie możemy to, jak ktoś napisał, tak celowo sobie zrobić, czyli przed odklejaniem jeszcze suszarką nagrzać dany fragment taśmy i powinno to się łatwiej zdjąć. Prasowanie jest super po lewej stronie, także tutaj też piszecie takie coś, też fajna opcja. Nawet z parą piszecie, kurde, trochę ryzykowne, jednak pamiętamy, że używamy farby wodnej i to pytanie, czy nam nie wejdzie w strukturę katki za mocno i później z tej lewej, z tej drugiej strony przebije, w sensie zmieni nam coś. Czy używałeś może pędzli typu liner? Tak, słuchajcie, mam jakieś takie, właśnie, a propos, bo o tym nie wspomniałem jeszcze, to są ciekawe też pytania. Sekundkę wyciągam. Mam jakieś takie pędzelki, takie historie. Popatrzcie na tego w ogóle, jaki dziwny. Oczywiście on jest szeroki teraz, ale po namoczeniu jest mega cieniutki. Plus takie coś. To jest ta sama historia. One się troszkę rozchodzą. Jak są mokre, no to wiadomo, że przybierają bardziej zwartą strukturę. Ten pędzel bardzo polecam. On co prawda ma taką krótką rączkę. No, taki jest. Jest świetny, jeżeli na przykład ja maluję często sceny miejskie i dodaję, nawet jak nie ma jakieś elementy, takie artefakty z poprzedniej epoki, typu druty, kable, które przychodzą na szerokość kartki. Więc tym pędzelkiem mogę sobie długo przeciągnąć i ciągle jeszcze mam jakby farbę na tym pędzelku, więc go bardzo polecam. To jest pędzel... Boże, co to jest za firma? Boranzi? Jakiś 777 Boranzi chyba. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, bo już jest troszeczkę starta ta część tutaj. Trzymałem ją ileś tam razy i ten napis jest mało czytelny. Także tak to wygląda. Tego mogę na bank polecić, ten pędzelek. Używałem go, jest świetny. Te są. Można spokojnie innymi pędzelkami, na przykład tą czwóreczką tego typu, co mówiłem wcześniej, Romana Szmala, zastąpić tamte też pędzle. Dla mnie się tym lepiej pracuje niż tymi pędzlami, ale to jest oczywiście subiektywne, cały czas podkreślam to, nie? Piszecie, że po skończeniu pracy proponuję lakier do włosów. Słuchajcie, z lakierem do włosów uważajcie, bo już, jeżeli już chcecie zabezpieczać swoje prace, to lepiej kupić jakiś profesjonalny, dedykowany do tego środek, jakoś fiksatywy do akwareli, coś tego typu. Dlatego, że lakiery do włosów są dedykowane do włosów i jeżeli przykniemy to naszą fajną, cudowną akwarelę, która nam wyszła najlepiej w życiu takim lakierem do włosów, a na przykład po roku się okaże, że lakier wszedł w reakcję jakąś chemiczną z naszymi farbami, albo po prostu sam ze sobą zaczął się utleniać i robić jakieś dziwne rzeczy, bo nie był do tego dedykowany, no to szkoda. Albo na przykład sprzedamy tę pracę komuś, a ktoś do nas się po roku odezwie, że coś się dzieje dziwnego. I teraz właśnie jeszcze a propos. Jak kupujemy dobrej jakości papier i ten papier jest certyfikowany, zawsze prawie certyfikowany, on ma właśnie taką certyfikat długowieczności, to się inaczej nazywa, to nie pamiętam. Generalnie chodzi o to, że jakby on nie jest właśnie, nie jest rozjaśniany kwasem, nie ma tam żadnej chemii i taki jaki jest ten papier, taka jaka jest jego struktura i taki jaki jest jego kolor, producent gwarantuje, że on na przestrzeni kilkudziesięciu lat albo nawet dłużej będzie właśnie taki. Jak kupimy rzeczy tańsze, te krzonie już w ogóle, to nie wiemy co się z tym czymś, co namalujemy, stanie po jakimś czasie. Tak samo jest z farbami. Te najdroższe farby profesjonalne, oprócz tego, że to jest mega jakość, jeżeli chodzi o pigment, mają też w zależności od właśnie wykorzystanych pigmentów różne stopnie właśnie takiej gwarancji, że kolor nam nie wyblaknie, że nie tylko nie rozjaśni się, ale na przykład nie wejdzie w reakcję chemiczną. Więc te wszystkie drugie produkty mają jakby w skład tej ceny wchodzą też te takie gwaranty bezpieczeństwa, że mamy coś, co przez długi okres czasu będzie wyglądało tak, jak w tym momencie, kiedy to namalowaliśmy. Z drugiej strony byłem tak dla odmiany, żeby nie było tak, że zachwalam tylko te najlepsze rzeczy. Byliśmy na wakacjach na wschodzie Polski i byliśmy w jednym z muzeum i była akwarela Fałata. Przedstawiała portret kobiety. Chyba taki format między A4 a A3, nieduży. Przepiękna wyglądała, jakby była wczoraj namalowana.
I nie wiem, czy ona jest po jakiejś rekonstrukcji tutaj, w sensie, czy ktoś, jakieś osoby z muzeum próbowały, że ta akwarela uległa zniszczeniu, próbowały ją naprawić, ale wyglądało na to, że to było po prostu, tak jak Fałat namalował, to ona po prostu przetrwała x lat, a za czasów Fałata, no to akwarele no, na pewno były inne. Na pewno nie malował Daniel Smithem, nie? Więc nie dajmy się na końcu z tym wszystkim zwariować. Niech zdrowy rozsądek też gdzieś w tym bierze udział, nie? Więc jeszcze wracając do zabezpieczenia, to może nie ten lakier do włosów, to nie jest, oczywiście to jest dobry kierunek, żeby jakoś tam sobie zabezpieczyć akwarelę, tylko bardziej jakąś taką, no, taką fiksatywę, która jest dedykowana do akwareli, albo przynajmniej do jakichś pasteli i tak dalej. Zawsze to jest jakaś kolejna chemia, którą kładziemy. I teraz pamiętajcie, że akwarela to jest farba wodna, czyli nawet po wyschnięciu, jeżeli znowu ją skropimy wodą, to ona znowu puści i znowu ta farba może spływać. I teraz psikając czymkolwiek, szczególnie z bliska, narażamy się na to, że zrobiliśmy fajną rzecz, a nagle psikając lakierem czy nawet fiksatywą, okaże się, że zmieniamy wygląd tej pracy. Albo delikatną mgiełką pryskamy, ale na tyle było tego dużo, że struktura papieru zrobiła się bardzo wilgotna i trochę to rozmiękczyło na przykład jakieś ostre krawędzie, ostre kreski, nie wiem, detal powiedzmy, nie? Więc miejcie to na uwadze. No, chyba wszystko, co tutaj miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, jeszcze tak. Chciałem Was zaprosić na warsztaty takie na żywo ze mną, które będą 19 lutego w Głuchołazach. Jeżeli ktoś ma ochotę, możliwość, czas, to zapraszam. Warsztaty są jednodniowe, będą trwały 6 godzin od 9 chyba do 15, bodajże, jak dobrze policzyłem. Od 9 na pewno zaczynamy w każdym razie, plus 6 godzin. Będziemy malować proste rzeczy, więc albo jakieś zwierzaki, albo jakiś zwierzak i jakąś na przykład architekturę. Więc jak ktoś ma ochotę, czas, to zapraszam. Szczegóły są na mojej stronie internetowej www.mariuszkula.art, jak sztuka art, czyli mariuszkula.art. I tam jest zakładka kursy. Tam też, jak zjedziecie troszkę niżej, znajdziecie informacje o plenerach, jakie planuję zrobić w tym roku. Na razie mam miesiąc lipiec opisany. W lipcu, pierwszy tydzień lipca i ostatni tydzień lipca, dokładnie po 6 dni, planuję dwa takie plenery właśnie też w Głuchołazach, w domu artysty właśnie też. To jest przepiękny budynek odrestaurowany, który się znajduje na terenie Parku Zdrojowego. Wokół jest jakieś oczko wodne, taki staw większy, bo to jest taka większa historia. Oczywiście Park Zdrojowy, Góry Opawskie w pobliżu. Samo miasteczko Głuchołazy ma ciekawą taką architekturę. Pozostało tam kilka takich bardzo fajnych, starych z epoki budynków. Więc będziemy malować też w lipcu na plenerze coś z architektury miejskiej, trochę coś z natury. Pojedziemy być może do Nysy też na jakiś jeden dzień, bo Nysa jest bliziutko i tam mamy też wspaniałą architekturę. I pojedziemy też w Góry Opawskie, a jak będzie można jechać do Czech i nie będzie jakichś covidowych historii, to myślałem jeszcze, żeby też skoczyć właśnie na czeską stronę, na jakieś takie, nie wiem, Złote Chory, coś tam w pobliżu. Więc weźcie to pod uwagę. Terminy, szczegóły, ceny mają, wszystko jest na stronie. Jeżeli chodzi właśnie o ten dom artysty w Głuchołazach, to tutaj ten ośrodek jest odrestaurowany, nowoczesny, w środku w sensie. Jest przecudownie zrobione, to warto wejść w ogóle na ich stronę i zobaczyć, jak teraz to wygląda, w jakim to jest standardzie. Więc tylko tam jest tak, że tam jest ilość miejsc ograniczona do chyba 10-12, już nie pamiętam. Także tutaj naprawdę będzie decydowała, jeżeli chodzi o ten plenery, ilość, znaczy no rezerwacja, bo tam jest po prostu więcej osób niż nie wejdzie, więc tak około 10-12 osób maksymalnie wejdzie, a ja też nie chciałbym mieć większej grupy, bo po prostu się ciężko pracuje. W sensie chciałbym, żebyście mieli zawsze na tych plenerach taką uwagę poświęconą w jakimś stopniu też każdej indywidualną dla siebie, więc jakby nie chciałbym, żeby było za dużo też osób. Wszystkie te szczegóły, tak jak powiedziałem wcześniej, można znaleźć na mojej stronie mariuszkula.art. I dziękuję Wam za to spotkanie. Postaram się przygotować jeszcze jedno jakieś spotkanie, gdzie może coś pomalujemy wspólnie. Na Facebooku będzie na ten temat informacja. Najbliższy webinar, jaki jest zaplanowany, to jest właśnie na grupie Animal Art i tam będziemy malować, i tam będę pokazywał, jak maluję jakiegoś zwierzaka. Grupa jest właśnie Animal Art, więc będziemy zwierzaka malować. Ale to jeszcze będą te informacje na ten temat, nie? Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję.
Cieszę się, że no, na tym pierwszym spotkaniu było 100 kilkadziesiąt osób, co dla mnie jest informacją, że jednak jakiś tam zasięg mam i podobało mi się to, co maluję i mówię. Jakbyście mieli jakieś inne pytania, piszcie. Nie wiem, czy się da pod tym webinarem, ale ja dałem na swoim Facebooku wcześniej posta informującego o tym webinarze, więc piszcie tam. Ja postaram się Wam odpisać wtedy, jeżeli chcecie jakieś te linki do tych sklepów, to też Wam spróbuję tam podać coś, podać te linki i co? I do zobaczenia w takim razie. Dziękuję bardzo.